Witajcie. Dzisiaj gatunek, który również długo się nie pojawiał w nagraniach. Jest to południowoamerykański Camponotus mus. Kolonia, jak zobaczycie, dosyć mocno się rozwinęła. Przez długi okres czasu był to problem, myślę, związany z tym, że była dosyć mała liczba robotnic, które przebywały w probówce. I żeby tą kolonię nakarmić, co jakiś czas trzeba było niestety niepokoić całe gniazdo, i królowa chyba niezbyt obficie czerwiła. I od momentu, kiedy umieściliśmy probówkę na tej arenie 10x20, no to nastąpił tutaj straszny przyrost, jak dla mnie, no bo kolonia z kilkunastu osobników powiększyła się do około 50. Pojawiły się, jak widzicie tutaj na materiale, mamy akurat dwa duże majory, ten, który teraz się przesuwa w lewo, i ten, który niemalże centralnie jest przyczepiony do górnej części ścianki próbówki. Postaramy się zrobić małe zbliżenie, oczywiście ostrości nie uchwycimy za dobrze. Próbówka jest dosyć brudna, ale od momentu, kiedy mrówki zostały umieszczone w tej probówce, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj królowa akurat znosi jaja. Bardzo ciekawy moment i chyba dobry znak dla kolonii, dla każdego hodowcy, że królowa czerwi, wszystko się odbywa w dobrym kierunku. Jest cała masa jaj, i to świeżo złożonych, są małe larwy oraz już poczwarki, czyli w najbliższym czasie mogę spodziewać się kilkunastu robotnic i tutaj dużego powiększenia kolonii. W tej komorze przejściowej większość mrówek, te, które z czego gniazda się przebywa, a z kolei w tej komorze tutaj, tej wyjściowej, tych mrówek jest dosyć mało. One też specjalnie jakoś na zewnątrz nie wychodzą, nie forażują, chociaż ostatnio też podany syrop kokosowy całkowicie zjadły, a resztki podanego mosznika, tutaj jeden przekrojony na pół, zostały przysypane żwirem. To, co jest znamienne, myślę, że czują się na tyle bezpiecznie, albo wystarcza im to wejście, które jest zrobione, że ja tutaj korka nie dałem. Jeżeli pamiętacie poprzedni materiał z Camponotus Gallard, no to wyjście było i było zasypane żwirem, a tutaj w tej samej formie na tej podpórce, żeby probówka no, nie przewracała się na żwirze, tylko utrzymywała stabilną pozycję, mrówki nie zabezpieczyły gniazda. Widać, może dla nich gniazdo no to jest tutaj ta pierwsza przegródka korkowa. Jako że mrówki nie lubią za bardzo przeciągu i tam wiatru, który mógłby dostawać się do wnętrza gniazda, no to wszelkiego typu materiału tutaj, nie wiem, za nieczystościami, żwirem, resztkami zatykają wszystkie te szczeliny między korkiem a szybą, zresztą to szkłem i doskonale to przecież tutaj widać. Ta część jest, myślę, taką strażnicą dla samych mrówek, a tutaj już jest ta komora właściwa, przedszkole i sypialnia, że tak powiem, dla tych mrówek. Mrówki też się bardzo fajnie rozwijają. Jest to też kolejna kolonia, która nie będzie posiadała kilku tysięcy osobników, ale powinna około 250 do 300 robotnic liczyć. I w tym przypadku również ta mała arena będzie dla nich wystarczająca. To jest jeden z tych elementów, dlaczego ten gatunek posiadam, ponieważ mi jest go łatwiej utrzymać, łatwiej obserwować, a nie muszę ponosić dodatkowych kosztów i przeznaczać dużej powierzchni na hodowlę. Mrówki dosyć ciekawe. Nie wiem, czy zauważyliście, że większość tych Camponotusów, które Wam pokazuję, są po prostu czarne. Lubię taki kolor i wszystkie mrówki, którym poświęcam większość czasu, właśnie wpadają w odcienie ciemnego brązu albo czarnego. Po prostu takie zboczenie.
No ale to tytułem tle, tytułem mrówek i kolorów. Kończymy dzisiaj z tym gatunkiem. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.